Zgodnie z przewidywaniami zresztą, no, eurodolar pociągnął w górę. Zobaczymy, co się tutaj jeszcze wydarzy. Poziom fioletowy z nocy, tutaj ten też zareagował bardzo, bardzo fajnie. Na euro odbiliśmy się od miesięcznych wsparć. Wcześniej tutaj akurat ten zeszłotygodniowy przejechaliśmy i to tak dość gwałtownie, nawet do poziomu RED EX, no ale jak widzicie, ta reakcja była całkiem ciekawa. Jazda do góry. Mój plan był taki, żeby z tej konsoli wyjść od razu w górę. No, jeszcze zrobili nam psikusa, no ale znowu tego typu psikusy. Raz, tu mieliśmy REDy, jak były przebite, no to kolejnym takim przystankiem były poziomy miesięcznego wsparcia DML-owego. I skoro patrzymy sobie tak pomiędzy DML-em i MMD, to to, czego oczekiwałem, o czym wspominałem wczoraj o 19 na spotkaniu Q&A by MMD, to tu był diament. Myślę wciąż, że on jest do zrobienia. Dlaczego? No, ten diament z MMD został tutaj przebity takim jednym strzałem. No i aż się prosi, żeby go zretestować. Czy spadniemy niżej do pomarańczowej chmury i tego diamentu? Może, nie wykluczam. Ale to, czego bym oczekiwał, to nawet jeżeli pojedziemy do góry, to żeby wrócić do tego poziomu, a najbardziej pasowałby mi właśnie taki reteścik tego diamentu, czyli przebicie, retest i potem kontynuacja wzrostów. Taki mam, przynajmniej taki mam plan. Bo już jakby niebieską, widzicie, odbijaliśmy się od niebieskiej. W końcu ją przebiliśmy, teraz mamy retest po drugiej stronie. On może być troszeczkę głębszy, na przykład to pomarańczowej, później wyciąganie pomarańczowej chmury przez niebieską, czyli wejście w korektę do głównego trendu. No, z założeniem takim, że możemy dojechać nawet do chmury zielonej z MMD. Czy coś jeszcze nam się tutaj na euro pojawia? To chyba nie. Tu jest poziom, zobaczcie, on tak mniej więcej koresponduje, jest ciutkę powyżej tego dużego diamentu z H1. Powinniśmy wrócić do EX-a. No byłoby super, gdybyśmy wrócili do tego poziomu Sky Blue, ale tutaj do EX-a, no jakby, no żeby to wszystko miało ręce i nogi, to jednak ten powrót powinien mieć miejsce. Czyli nawet jeżeli byśmy popatrzyli na ten diament, słuchajcie, moment, tu jest to euro, no to jednak bardziej jest kierunek nawet tutaj dojścia do pomarańczowej, czy nawet do niższej pomarańczowej, bo wtedy, żeby zrobić EX-a, musielibyśmy dojechać, słuchajcie, musielibyśmy dojechać tutaj w te rejony. No nie wiem, jeżeli EDEG ma bardzo dynamicznie poruszać się dalej, no to nie wiem, czy tutaj dojdziemy.